gdzie Izrael? A gdzie Izrael? A gdzie Izrael? A gdzie Izrael? Free, free Palestine! Free, free Palestine! Stop genocidzie! Stop genocidzie! My mamy prawo poszanować obrzeżowanie ludzkich praw! Chodzą lecić z broni! Jest to poruszowanie wszystkich międzynarodowych prawidł! Wszystkich prawidł Laosu! Wy klidnie z Pojanem si děláte další kontrakty pro Izrael, dodáváte zbraně k vraždění dětí. Víte, kolik dětí je tam zavražděno? Víte, kolik dětí je tam zavražděno? Ještě do ještě do ulic a běžte hlasovat za palestinské národní kosovo. My máme povinnost dodržovat lidská práva, máme povinnost dodržovat zákony mezinárodní. A umíte příčinu a důsledek, uvědomujete si to pro Boha živýho? Mají stát, který Česká republika uznala a dodnes jim ho nepovolil Izrael a USA, aby to bylo to. My to podporujeme. Co tam řeknete, pane premiére, že se tam porušují lidská práva, že se tam vraždí děti, že se tam hází bomby. Je to území menší než Praha a už 7 měsíců se tam hází. Tam je válka. Vědomujete si to? To není válka. Ty Palestinci nemají žádné zbraně. Genocida, a my proti tomu nic neděláme, je to odporné. Stýďte se! Bravo! Bravo, bude! Bravo, vyhraje! Mějte se, jaký máme hlas! Musíme dělat sad a bojkotovat Izrael! Bojkot Izraeli! Bojkot Izraeli! Je to odporné, co tam máme! Podívejte se, co ty děti! Hladový, ani jídlo jim tam nedovolují! Viděli jste ty hnusný Izraelce? Viděli jste tam ty hnusný Izraelce, který tam stojí ani nedovolí, aby tam přišla, aby tam došla humanitární pomoc, jídlo, hlavy hladovávají je, nemají žádné zdravotnické potřeby, všechny nemocnice jim vybombardovali, jak je to možný, že izraelská armáda je ta nejhumánější na světě a přitom si dělá takový pozor, aby kolik desítek nemocnic tam vybombardovala. Adam, poslouchejte svý hlas, ten na psychiatra. Budete souzení taky pro vaše za podporování a posílání zbraní státu, který páchá genocidu. Hlouko se neposuje podle toho, jestli spalujeme genocidu nebo ne. Tragédie, která má měsce v té chvíli v Palestině. Vražděli by jim bombardovaný dávo, ale bylo to příčina následek, jestli o tom nevíte. Ta příčina je v tom, že Izrael neuznává stát Izrael a my vetujeme stát Izrael, stát Palestínu a to je ostudné, protože Palestína existuje a nesmíme ji vetovat. Já tady chci říkat svůj názor, mě se to nelíbí, že máme premiéra. Premiér Sucha z Uvagu. Dávno uznali a stát Palestína má nárok na existenci. Protože
Dłuższą chwilę przemawia do premiera Republiki Czeskiej. Nie ma decyzji, żeby panią usunąć. To się nazywa wolność słowa. W Polsce by już było to zupełnie niemożliwe. Premier, jak widzicie, słucha z uwagą, co pani ma do przekazania. Policja stoi w tył, z tyłu. Natomiast nie ma decyzji, żeby panią usunąć ze spotkania siłą. Myślę, że mamy na żywo w tej chwili, kochani, fantastyczny przykład tego, jak działa wolność słowa w Republice Czeskiej. Posłuchajmy jeszcze, co pani, póki pani jeszcze jest, co ma do powiedzenia. Apartheidni entyta, która ani nie ma granice, proto się nechce uznat granice Palestiny, proto się si chce všechno zabrat sami. A to, jak neustále desetiletí zabírá kousek po kousku všechnu půdu ze západního břehu, praští tam beztrestně Palestince vyhání, to je šílený. A Gaza byla 20 let bezstrašnou blokádu, kde tam omezovali jídlo, vodu, elektřinu, všechno. Izrael se chová hůř než nacisti. To Izrael je mi nás přijím. A my taky, pane premiér, jste studovali teraku. Já jsem myslela, že jste humánní člověk, že jste prostudovali teraku. Pan premier mówi, że słucha z uwagą, ale że to nie jest, to jest spotkanie o innym charakterze, a nie jako demonstracja polityczna. Trwa spotkanie z premierem Republiki Czeskiej, właśnie aktywistka przyszła i upomina się o Palestynę, a dokładnie zwraca uwagę, co w Palestynie się dzieje. Tutaj zwolennicy pana premiera, którzy chyba stają za Izraelem. Mírně nahlas, jak podporujete izraelskou genocidu. Chceme to slyšet. Ztrapňujete nás před mezinárodními soudy. Nevíte nic o palestinském státu, ale budete ho zatlačovat do země. Nevíte, že Česká republika kolejný protest dotyčący uznání palestinského państwa. Který podporuje izraelskou genocidu. Jak widać, sprawa Palestyny jest bardzo żywa na całym świecie. 400 tysięcy mrtwych Palestyńców w Gazie. Matka narodowa Palestyny jest krew. Chodźcie nam to nieco nic, panie profesorze. Ještě vám hajlují vaši studenti v Brně? Jak si to pamatuju já, že vám hajlovali studenti v Brně? Jako vy hajlujete na Izrael? Kochani, przykład czeskiej demokracji. Tutaj książkę podpisuje pan premier, który miał mieć dzisiaj wernisaż. No okazało się, że o niewernisażu nie dowiedzieliśmy się nie tylko my, ale dowiedzieli się również aktywiści propalestyńscy.
zeptat, vy neděláte nic, jen schvalujete izraelskou genocidu. Styďte se za to, vy nejste náš reprezentant. Vy ne, naše jméno. Fialo. Profesore, ještě mám Heilerů studenti v Brně na Izrael, dneska můžete Heilovat na Izrael, můžete Heilovat, ano, ukažte se, jak podporujete izraelské země, můžete nám to nahlásit. Można to podpinie też właśnie tak. Można będzie do premiera podpiszkę tego, żeby robić w Polsce. Ja jestem do nas z Polska, czy można podpiszkę z premiera? Można podpiszkę z premiera, ja jestem do nas z Polska. To do zdjęcia, żeby ten podpiszkę. A to w Polsce się wygadza. No dobrze, 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 dobrze. Palestina jest a w Gazie. Skrabujecie nas waszymi wiatrami. Kochani, sytuacja się... W tej chwili przyszedł przedstawiciel palestyńczyk. Palestyńczyk, posłuchajmy. No trochę inaczej my planowali to wydarzenie, natomiast myślę, że jest bardzo ciekawe. Ciekawie jest. Się coś działo jeszcze ciekawego, to się z wami połączę ze spotkania z premierem Czech, które zostało zbombardowane protestami upominającymi się o wolną Palestynę, o państwo palestyńskie. Dla portalu czujny.pl przeprowadził Marek Majcher. Do zobaczenia, kochani.